Dzień dobry, fani dobrego jedzenia. Jeżeli w lodówce macie kilka jajek, to można z nich wyczarować cudowną smaku pastę jajeczną na śniadanie. Więc zaczniemy od tego, że ugotowane na twardo jajka pokroję w taką grubą kostkę. No, a jak takie jajka ugotować? Do letniej wody wkładam jajka i gotuję je 8 minut. Do wody też dorzucam trochę soli, bo wtedy białko, nawet jak jajko pęknie, nie ucieka. I cóż, po tym warto je schłodzić i obrać. I właśnie już po tym możemy robić pastę jajeczną. No więc jeszcze szybko te jajka posiekam. Naprawdę nie musi to być jakaś perfekcyjna kostka. Dosłownie robimy to w taki bardzo rustykalny sposób. No i jeszcze jedno. Przekładamy jajka do miseczki i dodamy do tego trochę szczypiorku. Więc posiekamy tu szczypioreczek tak drobniutko, bo bardzo fajnie ten szczypiorek kontrastuje z ugotowanym jajkiem, uwierzcie. Dodaję to, ale też do środka zetrzę jeden ząbek czosnku. Bardzo fajnie podkreśli ten cały smak naszej pasty jajecznej. Ale nie za dużo, ten jeden ząbek całkowicie wystarczy. I w tym momencie potrzebujemy jakiegoś spoiwa, co nam wszystko ładnie połączy. Więc dajemy tu, myślę tak, takie 3 łyżki majonezu. Ale jeżeli chcemy mieć danie bardziej lekkie, możemy zastąpić część majonezu na przykład jogurtem naturalnym albo nietłustą, kwaśną śmietaną. Mieszam to. Też do środka dodaję trochę musztardy. Jej pikantność tu będzie świetnie pasowała. Pół łyżeczki musztardy wystarczy. Mieszam to. Samo jajko na twardo jest dosyć miękkie i chcemy tu coś chrupiącego, więc warto dodać trochę żółtej papryki. Dosłownie takiej, jak tu mam, pokrojonej w kostkę. Mieszamy to. I na koniec sól. I sporo świeżo zmielonego pieprzu. Naprawdę sporo, bardzo fajnie tu będzie kontrastował z dosyć takim mdłym w smaku jajkiem. I teraz pokażę, jak to serwować. Mamy tu kromkę dobrego pieczywa. Może być też jasne pieczywo. Na to pasta jajeczna. I już tak, będzie to bardzo dobre, ale jakiś czas temu robiliśmy piklowaną cebulkę i przepis znajdziecie w naszych mediach społecznościowych. Więc na górę może jeszcze trochę takiej cebulki i można próbować. Taka kromka z pastą jajeczną i cebulką. Smakuje wyśmienicie. Dobrego śniadania, kochani.